Panie Marcinie, Pani Kasiu, bardzo się cieszę, że widzimy się w Forcie Boyard, a właściwie to zaraz po wykonaniu zadań w tym historycznym miejscu. Ja gdy usłyszałem, że będziecie razem, i Pani, i Pan, i jako para, to trochę się zdziwiłem. Dlatego pytanie, czy któreś z Was musiało przekonywać tę drugą stronę, że pojedźmy, warto? Czy to była taka jednak wspólna decyzja? A, tutaj już. No ja przyznam szczerze, że no, nie lękam się jakichś trudniejszych zadań takich. Maciej i raczej jest do tego urodzony. I naprawdę jestem, przyznam się, finalnie rozczarowany, bo ja to byłem przygotowany, że to właśnie te najtrudniejsze zadania ja dostanę, jakieś, które naprawdę mogą mnie zaskoczyć i może jakiemuś ulegnę, że nie dam rady, ale tak naprawdę okazało się, że dostałem no, dosyć no, łatwo, jakoś obok. Na koniec być może Państwa zaskoczę, ale czerwiec jest miesiącem rocznicy Waszego ślubu i tak się zastanawiałem dzisiaj w pokoju hotelowym, bo zawsze mówi... 32? A, nie. Musiałby mieć Pan więcej niż 32 lata, no to gdzie? Podobno mężowie nie pamiętają o rocznicach ślubu. Mój pamięta, na szczęście. No, to... Na szczęście pamiętam. I mam to nagrane. Ale myślałem sobie w hotelowym pokoju o tym, bo zawsze mówimy Katarzyna Skrzynecka i wtedy przychodzi do głowy to pytanie, czy w ogóle był pomysł, by zmienić nazwisko? A może właściwie to jest zmienione, tylko po prostu tylko w dokument? Nie, ja nie mam absolutnie żadnych oporów i problemów z tym, żeby zmienić nazwisko na nazwisko męża. Nie zmieniłam go tylko i wyłącznie ze względów zawodowych. Ja od 30 lat pracuję pod swoim nazwiskiem i byłoby to teraz dziwne, żeby jakby no, nazwisko, które jest pewnego rodzaju marką wypracowaną przez danego artystę, dla wielu osób mogłoby być zaskoczeniem, że od początku teraz no, funkcjonuje jako zupełnie inna osoba i ten, chociaż tak naprawdę, słuchajcie, to moje nazwisko jest dużo mniej wypracowanym i znanym nazwiskiem na świecie niż nazwisko mojego męża. Jest osoba, żeby zgłoszenie na zawody by przysłali Kasi. Tak, tylko że moje nazwisko znają tylko widzowie teatralni, telewizyjni, którzy znają mnie z mojej pracy tutaj w Polsce. Natomiast nazwisko Łopuki, bo tak wymawiają Marcina na świecie, nazwisko Łopucki jest w dziedzinach sportowych znane naprawdę na całym świecie, bo czterokrotnie zdobyć mistrza świata to jest wyzwanie arcy trudniejsze niż Fort Boyard. Ale to nie zmienia faktu, że i tak wynoszę śmieci. W naszej rodzinie. Bo jesteś silniejszy.